Slipknot podpisał swój kontrakt z wytwórnią Roadrunner Records 8 lipca 1998 roku. Umowa obejmowała nagranie 7 albumów studyjnych i opiewała na kwotę 500 tysięcy dolarów. Dla debiutanta była to zapewne propozycja kusząca, natomiast umówmy się, bardzo szybko przestała się Slipknotowi opłacać. Zespół jednak wypełnił kontrakt i po wydaniu 7 płyty studyjnej The End So Far stał się niezależną kapelą. A właściwie stanie się nią 31 marca 2023 roku, kiedy umowa oficjalnie wygaśnie. Fani powinni spodziewać się więc zmian, zarówno jeśli chodzi o sposób wydawania muzyki, jak i kierunek artystyczny, jaki obierze zespół, który zamierza bardziej eksperymentować, no i wydawać muzykę w inny sposób, prawdopodobnie porzucając ideę wydawania płyt. Nie są to informacje wyssane z palca, ponieważ w tym odcinku będę bazował na wywiadzie Shauna Clowna Crayena dla magazynu Enemy, no i wyjaśnię Wam wszystko, czego się na temat przyszłości Slipknot dowiedziałem, jak najdokładniej. Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w odcinku newsowym o Slipknot, a konkretnie o tym, czy panowie przestaną wydawać w przyszłości albumy i generalnie jaką drogę zamierzają obrać w swojej karierze jako niezależny zespół. Zachęcam do zostawienia tutaj łapki w górę i komentarza, jeśli lubicie nasze filmiki, no i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby być na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata ciężkiego grania, a także z historiami Waszych ulubionych zespołów. Shauna Clayna wypowiedział się w wywiadzie z magazynem NME. Albumy niedługo będą należeć do przeszłości, ponieważ fizyczny produkt staje się przestarzały. Każe to nam sądzić, że zespół Slipknot prawdopodobnie zaprzestanie wydawania albumów i skupi się na singlach. Szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie dziwi, ponieważ coraz więcej zespołów idzie tą właśnie ścieżką. Chociażby młode zespoły rockowe i metalowe, które osiągają ostatnio bardzo dużą popularność, takie jak Bring Me The Horizon czy Falling In Reverse, a szczególnie ci drudzy właśnie mocno fokusują się na singlach i wydawaniu hitowych piosenek, co wychodzi im bardzo dobrze, a ich popularność w konsekwencji po objęciu takiej właśnie ścieżki wystrzeliła mocno do góry. Shauna Clowna Crayena cieszy się oczywiście z faktu, że Slipknot z dniem 31 marca 2023 roku stanie się niezależnym zespołem i że nad grupą nie będą ciążyły żadne ograniczenia. W wywiadzie dla NME mówił: zawsze się zastanawiałem, co by było, gdyby Slipknot był wystarczająco wielkim zespołem, żebyśmy nie musieli być przywiązani do wydawania albumów. Załóżmy, że jestem w stanie Cię przekonać w następujący sposób. Hej, zamiast czekania przez 2 lata na 12 piosenek, dam Ci jeden utwór co miesiąc. Musisz wybrać się ze mną w tę podróż. To, co mogę Ci obiecać, to to, że za tym wszystkim będzie stało odpowiednie podejście artystyczne, będzie to pożyteczne, no i tańsze niż normalnie przy tradycyjnej formie wydawania muzyki. I przejdzie przez te wszystkie filtry. Przez zespół, przez Corey'a Taylora, przez profesjonalistę od miksów i masteringu. Żadna z tych dróg nie zostanie usunięta, to jest po prostu biznes, jak zwykle. I chcemy to zrobić, ponieważ myślę, że jest to czas dla Was, naszych fanów, żebyście dostali od nas wszystko, co najlepsze. No i nie zmieni się tylko i wyłącznie sposób wydawania muzyki. Za tym wszystkim mają pójść również wartości artystyczne. Mianowicie Clown wyjawił, że jeśli Slipknot nie będzie ograniczony do wydawania tradycyjnych płyt, będzie chciał jeszcze bardziej eksperymentować ze swoim brzmieniem. Zawsze sądziłem, że to byłoby bardzo interesujące dla naszych fanów, żeby po prostu dowiedzieli się więcej o nas. Więc gdyby Clown, Corey Taylor i Jim Root zdecydowali się nagrać coś z najlepszym muzykiem grającym na sitarze, a moglibyśmy się na to zdecydować, ponieważ jesteśmy artystami, jeśli zaprosilibyśmy tę osobę do naszego studio, a ta osoba zachwyciłaby nas swoimi umiejętnościami i uczyła nas co nieco o sitarze, jeśli mielibyśmy usiąść, słuchać i brać w tym udział, dotknąć, poczuć to wszystko, czy nie byłoby to interesujące? Clown wyjaśnił również, że dzięki przyszłej niezależności Slipknota kwestie współpracy i różnych wariacji artystycznych staną się dużo prostsze, mówił. Powiedzmy, że grający na sitarze koleś jest w wytwórni i ma management. Cóż, pieprzyć to, zadzwonię do nich bezpośrednio. Tylko oni będą musieli porozmawiać w takiej sytuacji ze swoją wytwórnią, a ich wytwórnia pogada z nami. To nie będzie wyglądać tak, że są dwie wytwórnie, dwa managementy, a potem dopiero artyści. Gdyby nadal tak było, nie byłoby nam tak łatwo o współpracę. Nie moglibyśmy tworzyć bardziej artystycznych rzeczy. Tak więc bycie wolnym w tym sensie daje nam swobodę do odkrywania głębszych, bardziej surrealistycznych możliwości, a co za tym idzie, doskonalenia naszego rzemiosła. To jest korzystne dla wszystkich. Clown dodawał jeszcze: cała ta filozofia polega na tym, aby wciągnąć fanów w całą tę myśl, a nie tylko heavy metal, wytwórnie płytowe, kanały wideo, radio. Nie, to miłość do muzyki. Kochacie nas jako artystów, kochacie nasz zespół, wiecie, że mamy nasz własny filtr. Zobacz, co możemy zrobić, gdy możemy zanurzyć nasze pędzle w dowolnym miejscu.
Dajcie proszę znać w komentarzu, co myślicie o wypowiedziach Klauna, no i jak Wam się podoba właśnie ta wizja przyszłości zespołu, którą Sean Crayon w rozmowie z NME przedstawił. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Corey Taylor we wcześniejszym wywiadzie dla magazynu NME powiedział, że zespół nie rozstał się z Roadrunner Records tylko i wyłącznie dlatego, że skończył im się kontrakt. Chodziło też o zmiany, które zaszły w wytwórni. Corey mówił: to jest zupełnie inna wytwórnia niż ta, z którą podpisaliśmy kontrakt na początku naszej kariery. Kiedy jesteś w rękach ludzi, którzy mają wywalone, staje się to tylko i wyłącznie pieprzonym biznesem. I to jest właśnie to, co się stało. Ostatni album Slipknot, The End So Far, obiektywnie patrząc, nie odniósł dużego sukcesu komercyjnego. Co prawda zajął drugie miejsce na amerykańskiej liście sprzedaży Billboard 200, pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech, a także szóste w Polsce, natomiast dość szybko z tych list pospadał i sama sprzedaż krążka, patrząc na liczby, jest bardzo przeciętna. W porównaniu do szóstej płyty studyjnej We Are Not Your Kind, wydanej w 2019 roku, sprzedaż albumu The End So Far w pierwszym tygodniu sprzedaży, czyli zazwyczaj tym zdecydowanie najbardziej obfitym okresie, to dokładnie połowa sprzedaży poprzednika. To znaczy We Are Not Your Kind w pierwszym tygodniu na terenie USA osiągnął sprzedaż 118 tysięcy kopii, a The End So Far 59 tysięcy. Warto odnotować, że praktycznie każdy kolejny album Slipknot zalicza sprzedażowy spadek, ale podobnie mają inne zespoły i jest to w dużej mierze związane z tym, jak wygląda rynek. Ludzie kupują z roku na rok coraz mniej płyt, no może poza winylami, których sprzedaż z roku na rok rośnie, ale jednak umówmy się, są to śladowe ilości. No i po prostu sami panowie z zespołu zapewne mają świadomość tego, że ich płyty sprzedają się coraz gorzej. To też nic dziwnego, że chcą podjąć w tym temacie stosowne kroki, dostosować się do obecnych trendów, czyli po prostu zmienić formę wydawania muzyki i postawić bardziej na single, które przy odpowiedniej promocji z pewnością będą wykręcać dużo większe liczby w serwisach streamingowych. Swoją drogą pewnie niektórzy z Was wiedzą, a niektórzy nie, prowadziliśmy serię o Slipknot u nas na kanale, w której to przybliżaliśmy Wam historię zespołu. Na ten moment seria jest zakończona, choć bardziej adekwatnym słowem będzie chyba wstrzymana, ponieważ opowiedzieliśmy Wam o losach zespołu od samego początku aż do płyty We Are Not Your Kind. Kiedy jednak zbierzemy jeszcze więcej informacji na temat płyty The End So Far i panowie napiszą kawałek kolejnej nowej historii, seria będzie oczywiście uzupełniana o nowe odcinki. Wszystkie nasze filmiki poświęcone historii Slipknot to grubo ponad godzina opowiadania Wam o losach tego legendarnego zespołu, dlatego zachęcam Was do sprawdzenia playlisty Slipknot Historia u nas na kanale, tam bowiem macie wszystkie odcinki uporządkowane we właściwej kolejności. No i dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku newsowym o Slipknot. Myślę, że dzięki wypowiedziom Klauna wiemy na temat przyszłości kapeli całkiem sporo i mniej więcej orientujemy się, czego możemy się w przyszłych latach spodziewać. Dajcie proszę znać w komentarzach, co na temat wypowiedzi Klauna sądzicie i czy generalnie podoba Wam się jego wizja przyszłości zespołu. Dodatkowo możecie zostawić tutaj łapkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał. No i zachęcam też do subskrybowania Płynnej Kulturki wraz z dzwoneczkiem, żebyście byli z naszymi filmikami na bieżąco. Piękne dzięki i do usłyszenia.